Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, heute bei Ihnen in Polen eingeladen zu sein, denn den Verein Mehr Demokratie würde es ohne Polen überhaupt nicht geben. Dobry wieczór, szanowni państwo. Bardzo się cieszę z zaproszenia mnie do Polski na dzisiejsze wydarzenie, ponieważ dialog na temat demokracji bez Polski w ogóle nie powinien się odbywać. Denn am Anfang einer jeden Demokratiediskussion steht ja die Freiheitsfrage. Und uns hat in den 80er Jahren, ich war da noch sehr jung, ich habe 1986 Abitur gemacht, vor allen Dingen die Solidarność-Bewegung in Polen sehr inspiriert. Gdy zaczynamy rozmowę o demokracji, zawsze mówimy o wolności, a ja robiłem maturę w roku 86, kiedy Solidarność była bardzo aktywna i bardzo inspirowała nas wszystkich. Und ich bin dann auch als junger Mann, da war ich 19 Jahre, schon 1986 zum Beispiel in die DDR gefahren und wir haben viel darüber diskutiert, wie man die Demokratie natürlich in der DDR einführen könnte, aber auch, was denn vielleicht an demokratischen Fragen durchaus im Westen übrig geblieben sind. Byłem wtedy bardzo młody, miałem 19 lat i w roku 86 udałem się do NRD, gdzie bardzo dużo rozmawialiśmy na temat tego, jak wprowadzić demokrację właśnie do NRD i jak powinniśmy rozmawiać na Zachodzie o demokracji. Und dann haben 1988, also ein Jahr bevor die Mauer gefallen ist, ein paar junge Leute in Bonn den Verein Mehr Demokratie gegründet. Und ich bin einer der stolzen Mitbegründer. W roku 1988, a więc rok przed upadkiem muru berlińskiego, grupa młodych ludzi w Bonn założyła organizację Mehr Demokratie i ja jestem jej dumnym przedstawicielem i założycielem. Also ja, genau, vielleicht besser. Genau. Was muss man machen? Einfach drücken. Ich werde übrigens jetzt diesen Vortrag, den ich da an der Folie habe, nicht zu Ihnen halten, weil wir haben vorher besprochen, dass es war auch ein sehr eher theoretischer Vortrag, so wie meine verehrte Vorrednerin. Und ich glaube, sie wird es viel mehr interessieren, wenn ich aus der praktischen Erfahrung von mehr Demokratie in Deutschland berichte. Mój wykład miał być dość teoretyczny, natomiast ja pomyślałem, że lepiej będzie przedstawić Państwu Mehr Demokratie z praktycznego punktu widzenia. Und die Gefahr natürlich so eines solchen jetzt freien Vortrages ist, dass ich zu lange rede und deswegen müssen mich alle stoppen, wenn es zu lang wird. I zawsze przy takich prelekcjach istnieje niebezpieczeństwo, że będę mówił za długo, więc bardzo proszę o zatrzymanie mnie w odpowiednim momencie, jeżeli przesadzę z czasem. Also am Anfang des Vereins Mehr Demokratie stand auch bei uns, auch im Westen und eben schon in der Zusammenarbeit mit Gruppen, Bündnis 90, die Grünen, neues Forum in den, wir nennen es die neuen Bundesländer, also in der DDR, stand die Frage, wie können wir eine wirkliche Bürgerdemokratie aufbauen? Gdy zaczynaliśmy działalność jako Stowarzyszenie Mea Demokratii, rozmawialiśmy przede wszystkim o tym, jak powstawały wówczas różne organizacje i zastanawialiśmy się, jak u nas na Zachodzie wówczas, w zachodnich landach, budować demokrację obywatelską. Und natürlich haben uns vor allen Dingen Freunde aus der Schweiz sehr stark inspiriert und deswegen, das möchte ich auch hier schon präsentieren, es gibt das berühmte Wort von Franz von Brentano, es wird keine Ruhe und kein gedeihliches Leben auf unserem Stern möglich sein, ehe nicht ganz Europa und die ganze Erde zu einer Schweiz geworden sind. I oczywiście przede wszystkim inspirowała nas wówczas Szwajcaria, dlatego też chciałbym przedstawić słowa Franza Brentano, który powiedział, że
na naszej gwieździe nie będzie żadnego pokoju, żadnego spokoju i nie będzie można dobrze żyć, jeżeli nie zbudujemy Europy i całej ziemi na podstawie takiego modelu, na jakim zbudowana jest Szwajcaria. Und die Schweizer sind natürlich eher zurückhaltende Menschen, und wenn man dieses berühmte Zitat zitiert, dann, und Schweizer dabei sind, sind sie oft sehr ängstlich, sagen, Gottes Willen, wir wollen auf keinen Fall, dass ihr die Schweiz kopiert überall. Szwajcarzy to bardzo powściągliwy naród i gdy cytuje się te słowa, z pewną obawą reagują na nie i mówią, prosimy tylko nie kopiujcie Szwajcarii. Nichtsdestotrotz, ich nehme das sehr ernst als ein Vertreter des Vereins Mehr Demokratie. Das genau war das Ziel von uns, Mehr Demokratie Vereinsleuten 1988, dass wir in Deutschland eine Art Schweizer System einführen. Ale jako przedstawiciel Mea Demokratii muszę powiedzieć, że naszym celem wtedy w roku 1988 było wprowadzenie w Niemczech właśnie systemu, takiego systemu jak w Szwajcarii. Wie war damals die Situation in der Bundesrepublik? I jak wyglądała sytuacja w Niemczech w tamtym czasie? Wir hatten in einem Bundesland, in Baden-Württemberg, eine ganz schwach entwickelte direkte Demokratie auf der Gemeindeebene. W jednym landzie, to znaczy w Badenii-Wittenberdze, mieliśmy nasza demokracja była zbudowana w dość słaby sposób, to znaczy na poziomie gminy. Wir hatten auf der Landesebene, auf der Ebene der Länder, hatten wir in Bayern eine recht gute Kultur der direkten Demokratie. W Bawarii na poziomie landu mieliśmy dość dobry przykład demokracji bezpośredniej. Das lag übrigens daran, dass der erste Schweiz Ministerpräsident von von Bayern in der Schweiz im Asyl gewesen war während des Zweiten Weltkriegs. A to dlatego, że pierwszy premier Bawarii w czasie II wojny światowej przebywał w Szwajcarii. Heute jetzt, und da sind wir eben wirklich sehr, sehr stolz, der Verein Mehr Demokratie, heute haben wir in allen Bundesländern auf der Gemeindeebene eine recht lebendige und zum Teil sehr lebendige direkte Demokratie. Dziś mogę z dumą powiedzieć, że we wszystkich landach funkcjonuje dobrze rozwinięta demokracja bezpośrednia. Wir können die Bürgermeister selber wählen auf der Gemeindeebene. Das war ausschließlich in Bayern und Baden-Württemberg möglich. Sami bezpośrednio możemy wybierać burmistrza na poziomie gminy i jest to możliwe w Bawarii, w Baden-Württembergze. Und überall auf der Landesebene haben wir inzwischen, auf der Ebene der Länder haben wir inzwischen eine sehr lebendige, auch direkte Demokratie, weil die Verfassungen geändert wurden. Und das lag vor allen Dingen daran, als die Mauer gefallen war und die Leute in der ehemaligen DDR gerufen haben, wir sind das Volk. Da hat man sich geniert, denen sozusagen eine rein repräsentative Demokratie zu geben. Haben Sie das verstanden? Ja, nie znają. Also als die Mauer gefallen ist? Als die Mauer gefallen ist, da haben die Leute gerufen, wir sind das Volk. Und da wollte man natürlich zunächst auch die Verfassungen schreiben für die neuen Bundesländer, also Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Und man hat gesagt, diese Menschen haben so eine tapfere, friedliche Revolution gemacht, wir müssen jetzt auch mehr Demokratie wagen. Es kam von Herrn Brandt und dann haben sie uns auch den Verein Mehr Demokratie hinzugezogen und wir durften mitberaten bei der Verfassungsgebung. Ja. Vielleicht ist es so ja. Länger, aber verständlicher. I dziś wszędzie na poziomie landu mamy naprawdę bardzo żywo działającą demokrację, a to dlatego, że konstytucje landów zostały zmienione i gdy runął mur, wówczas ludzie powiedzieli sobie, my jesteśmy jednym ludem, jednym narodem
I w tych nowych landach, takich jak Saksonia, Anhalt, Saksonia i Turyngia, nastąpiła pokojowa rewolucja, która miała doprowadzić do demokracji, do zmiany konstytucji z inicjatywy między innymi Brandta, tak aby wprowadzić wszędzie demokrację bezpośrednią. Und dann konnten wir natürlich, als das dann in den neuen Bundesländern eingeführt war, sagen, ja halt mal, warum haben die das und wir nicht im Westen? I wtedy w tych 9 landach na zachodzie zaczęliśmy się zastanawiać, dlaczego tak naprawdę na wschodzie zaczyna się tak myśleć, a my na zachodzie nie mamy takiej postawy. Man muss sagen, überall da, wo Politiker, vor allen Dingen also Berufspolitiker, und ich übrigens komme aus einer Familie von Berufspolitikern, ich bin der Herr Schilly und mein Onkel war lange Innenminister, also ich habe überhaupt nichts gegen Politiker, aber man muss sagen, überall dort, wo Politiker, professionelle Politiker diese Verfassung geschrieben haben, sind die Regeln der direkten Demokratie sehr, sehr schwierig und sehr bürokratisch und sehr formalistisch. I trzeba sobie powiedzieć, że politycy, którzy tworzą, ja osobiście nie mam nic przeciwko politykom, sam pochodzę z takiej rodziny, gdzie zajmowano się profesjonalnie polityką, ale trzeba przyznać, że politycy zawodowi bardzo często tworzą reguły demokracji bezpośredniej, które są bardzo skomplikowane, trudne do zrozumienia. Aber immerhin, wenn die dann die Regeln eingeführt sind, konnte der Verein Mehr Demokratie dann, und das haben wir schon inzwischen dutzende Mal gemacht, hingehen und mit der direkten Demokratie, die direkte Demokratie verbessern und auch noch zusätzliche Partizipationsmethoden einführen. Ale na pewno jest tak, że jeżeli już wprowadzi się jakieś reguły, wówczas można poprawiać cały czas funkcjonowanie demokracji bezpośredniej i dbać o to, aby ta partycypacja obywatelska była na coraz lepszym poziomie. Unser großer Durchbruch war 1995 in Bayern, und zwar die bayerische Regierung, die war von Anno dazumal immer die CSU, und die weigerte sich strikt, obwohl auf der Landesebene eine gute Regelung war, auf der Gemeindeebene direkte Demokratie einzuführen. W roku 1995 nastąpił jednak przełom. W Bawarii do tamtej pory zawsze rządziło CSU i choć wprowadzono na poziomie landu bardzo dobre reguły demokracji bezpośredniej, cały czas obawiano się uczynienia tego samego na poziomie gminy. Und dann haben wir uns gesagt, wenn wir alle zusammenhalten, Gewerkschaften, Kirchen, Unternehmerverbände und so weiter, weil überall im Volk, im bayerischen Volk war eigentlich der Wunsch da nach mehr direkter Demokratie auf Gemeindeebene, dann können wir ein Volksbegehren schaffen und tatsächlich 1,3 Millionen Bayern haben innerhalb von 2 Wochen für unser Volksbegehren unterschrieben. I powiedzieliśmy sobie wówczas, co następuje. Skoro różne organizacje, związki zawodowe, kościoły między innymi chcą, mają takie życzenie, aby wprowadzić demokrację bezpośrednią na poziomie landu, wprowadzić inicjatywę obywatelską na poziomie landu, wówczas powinniśmy to zrobić. I w ciągu 2 tygodni 1 300 000 Bawarczyków podpisało petycję za tym, aby wprowadzić inicjatywę obywatelską. Und da handelte es sich eben um eine verbindliche Volksinitiative. Ich habe ja so viel vorhin ungefähr verstanden, dass diese Terminologie erklärt wurde, was es für Typen gibt. Und wir haben eben eine verbindliche Volksinitiative, die mit einem Referendum endete, da gemacht. I wówczas już zostało wyjaśnione, jak wyglądają różnego rodzaju inicjatywy wcześniej, w trakcie dzisiejszego festiwalu. I w naszym przypadku było tak, że wprowadziliśmy inicjatywę wiążącą, która zakończyła się referendum. Die CSU in Bayern war völlig verzweifelt, als wir das gemacht haben, aber die waren auch sicher, dass sie den Volksentscheid gewinnen werden. CSU w Bawarii miało wiele wątpliwości związanych z tym faktem, ale istniała również pewność, że dzięki tej akcji uda się wprowadzić inicjatywę obywatelską. Aber dann haben sie einen
und Sie sind eigentlich sehr klug in der Propaganda, haben Sie einen fulminanten Fehler gemacht. Sie haben ein Plakat drucken lassen und überall in Bayern geklebt. Da war eine Dirn, eine bayerische Bierverteilfrau, blond, Busen. Und die da drunter stand, für Bayern das Beste, stimmen Sie mit Nein. Ich verstehe. Also die haben ein Plakat gemacht. Da war kein Inhalt drauf, da war einfach eine Dirndlfrau, die hatte so zwei Bierkrüge in der Hand und unten dran stand, für Bayern das Beste, stimmen Sie mit Nein. Also reine Emotion, wir in Bayern, Oktoberwiese, ist alles Quatsch, macht Nein. I wówczas w Bawarii wszędzie rozwieszono plakaty przedstawiające, tutaj już było widać po mowie ciała, apetyczną blondynkę z dużym biustem, trzymającą dwa duże niemieckie piwa i pod spodem slogan dla Bawarii należy powiedzieć słowo nie. Und das wurde sozusagen die Plakataffäre. Die bayerischen Bürger haben sich enorm geärgert und haben dann mit großer Mehrheit für unseren Volksentscheid gestimmt. I te plakaty przeciwko tamtej kampanii wywołały prawdziwą aferę. Obywatele bardzo się zezłościli i masowo zaczęli głosować za inicjatywą obywatelską. Und das hatte eben den Durchbruch für unseren Verein gebracht. Wir haben dann sehr viele Mitglieder bekommen, Leute, die uns spenden. Wir haben inzwischen 30 Mitarbeiter, die ganz fest arbeiten für uns. Und wir haben seitdem auch viele solcher schönen Aktionen gemacht. Und zum Beispiel die letzte Aktion war für ein neues Transparenzgesetz in Hamburg. Und die haben oft, die Politiker haben so großen Respekt vor dem Verein Mehr Demokratie, dass sie sofort Ja sagen. Häufig muss es gar nicht mehr zu einem Volksentscheid kommen. So war es jetzt gerade eben in Hamburg. To był dla naszego stowarzyszenia prawdziwy przełom i zyskaliśmy wtedy bardzo wielu członków. Obecnie pracuje dla nas na stałe 30 pracowników. Przeprowadzamy bardzo wiele akcji. Ostatnia na przykład dotyczyła nowej ustawy na temat przejrzystości i politycy mają dziś tak duży szacunek dla naszego stowarzyszenia, że niemal na każdą inicjatywę natychmiast się godzą bez wnikania w to, czego ona dotyczy. Gut, so viel vielleicht zu dem Verein Mehr Demokratie. Wie viel Zeit habe ich denn jetzt gerade noch? Ich glaube, noch 20 Minuten, glaube ich. Habe ich noch? Wie viel Zeit habe ich noch? Bis 6:45, glaube ich. Do 15:19. Also das wollen wir jetzt. Wollen wir hier nochmal ein bisschen weitermachen? Ich habe noch 20 Minuten. Deswegen mache ich vielleicht doch jetzt hier nochmal etwas weiter, weil jetzt habe ich Ihnen über den Verein Mehr Demokratie erzählt. Das ist ein ganz toller Verein und vielleicht auch noch, was wirklich schön war, wir haben dann überall im Ausland entdeckt, dass es auch dort Vereine gibt, die sich für mehr Demokratie und mehr partizipative Demokratie einsetzen. Und im Moment bauen wir ein großes Bündnis Democracy International auf. Tyle na temat samego Stowarzyszenia Mea Demokratii. Muszę powiedzieć, że jest to naprawdę wspaniałe stowarzyszenie, ale doszliśmy również do wniosku, że tak naprawdę w Niemczech jest w całym kraju bardzo wiele stowarzyszeń opowiadających się za większą, bardziej bezpośrednią demokracją, partycypacją obywatelską i obecnie tworzymy swego rodzaju większe stowarzyszenie Democracy International. Und im Moment ist unser großes Projekt, dass wir in Europa, dort haben wir ja auch wieder eine große Demokratiekrise rund um das Finanzsystem, dass wir gerne wollen, dass es einen europäischen Konvent gibt und dass über das Ergebnis dieses europäischen Konvents dann ganz Europa, also die Polen, die Deutschen, die Tschechen, abstimmen.
Teraz pracujemy nad bardzo dużym, poważnym projektem w Europie. Wiemy, że na naszym kontynencie panuje kryzys demokracji związany z kryzysem finansowym i pracujemy nad tym, aby wprowadzić taką partycypację obywatelską na poziomie europejskim, to znaczy aby wszyscy, na przykład Polacy, Niemcy, Czesi, mogli razem decydować o pewnych inicjatywach. Sie sollten vielleicht wissen, und das gebe ich auch freimütig zu, uns Deutschen ist eigentlich der Obrigkeitsstaat viel lieber als die Demokratie. Das sage ich jetzt mal für alle Deutschen zunächst. Ale trzeba powiedzieć, że tak naprawdę podejście Niemców ogólnie rzecz biorąc na razie jest takie, że opowiadamy się bardziej za takim systemem centralnym, a nie za demokracją bezpośrednią. Und es ist vielleicht so, dass wenn jetzt die Politiker merken, dass in Deutschland die direkte und die partizipative Demokratie vorankommt, dass viele Politiker sagen, naja, das ist ja schön und gut, aber die wichtigen Fragen werden wir weiterhin obrigkeitsstaatlich in Europa entscheiden. Verstanden oder nicht? Also ich wollte eigentlich Folgendes sagen, dass während auf der bundesrepublikanischen Ebene die direkte Demokratie vorangeht, man über Partizipation spricht, Stuttgart 21, vieles Demokratiereform, sagen wir mal, das deutsche Unwesen, sage ich mal, des Obrigkeitsstaates in Europa fröhliche Urstände feiert. Deswegen haben wir das Bild, also sozusagen das Bild, des, was wir eigentlich lieben von unserer normalen Seele, von wo wir Deutschen leider herkommen, ist der Vaterstaat, der regelt alles. Europa soll regeln, Herr Schäuble, Herr Draghi und so. Die Leute sollen schön auf den Plätzen sitzen. Und das ist eben das Problem. Und da sind sehr viele deutsche Politiker auch zugange in diesem undemokratischen Europa. Ten obrazek pokazuje dokładnie to, jak myśli bardzo wielu Niemców. To znaczy, że w Niemczech bardzo wielu polityków, mimo wszystkich inicjatyw, takich jak na przykład Stuttgart 21, Stuttgart 21, bardzo wielu polityków, bardzo wielu Niemców nadal jest za tym systemem centralnym, za tym, aby ten mały obywatel nie decydował o wszystkim, ale żeby decydowało państwo czy Europa, to znaczy na przykład minister finansów obecny Niemiec, Schäuble. Aber in Wirklichkeit scheitert dieses obrigkeitsstaatliche Modell immer und immer wieder. Das zeigt einfach die Geschichte. Ale historia pokazuje, że tak naprawdę ten system zentralny słabnie. Wenn jetzt Herr Schäuble und andere meinen, sozusagen für uns Europäerinnen und Europäer Rezepte am Küchentisch sich auszudenken und dann quasi von oben nach unten einzuführen, dann wird das gewaltig schief gehen. Jeśli na przykład minister Schäuble czy inni politycy sądzą, że mogą nam podawać gotowe przepisy i że narzucą nam coś odgórnie, to przekonają się szybko, że tak naprawdę nie może się to udać. Eines der Erfolgsrezepte von mehr Demokratie damals war, dass wir in dem deutschen Grundgesetz stehen hatten, dass Volksentscheide eigentlich sein müssen. Jednym z pomysłów Stowarzyszenia Mea Demokratii było wprowadzenie zapisu do konstytucji, że istnieje inicjatywa obywatelska, że decyduje się o pewnych sprawach poprzez referendum. Und das konnten wir natürlich immer ausnutzen, wenn die also zu uns kamen, die Leute gesagt haben, wir sind für die repräsentative Demokratie. Wenn die Bürger mitentscheiden, dann geht alles den Bach runter und so weiter. Dann konnten wir mal sagen, halt, das war eigentlich ein obrigkeitsstaatliches Argument, halt, das Grundgesetz schreibt ja eigentlich vor, dass wir direkte Demokratie brauchen. Also die Verfassung sagt das. Die Verfassung sagt das im Artikel 20. Die steht allgemein, steht das, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Aber es gab keine Abstimmungen. Dann können wir mal sagen,
Steht doch da. I ci, którzy opowiadali się za takim systemem centralnym i odgórnym narzucaniem różnych decyzji, zawsze mieli ten argument, że gdy przychodzili różni obywatele, protestowali, że tak naprawdę nie ma wystarczającej partycypacji obywatelskiej, wystarczająco bezpośredniej demokracji, wówczas zawsze można było powiedzieć, że przecież w Konstytucji jest zapisane, że inicjatywy obywatelskie to proces decyzyjny już dawno funkcjonujący w Niemczech, ale tak naprawdę nie funkcjonowało to w praktyce. Und das Schöne ist, im Lissabon-Vertrag steht auch so etwas Ähnliches drin. Also erstmal ist der Grundsatz der partizipativen Demokratie festgelegt, was auch immer das genau heißen mag. I w traktacie lizbońskim wprowadzono już te zasady partycypacji obywatelskiej. Und im Grunde genommen steht schon am Anfang des europäischen Gedankens stand schon immer die Idee eines Europareferendums. I tak naprawdę u źródeł całej tej idei europejskiej stała ta idea referendum i partycypacji obywatelskiej. Das Interessante ist auch, es gibt einen Artikel 48, in dem steht, dass wenn wichtige Vertragsänderungen in Europa anstehen, also eine neue Finanzordnung, ein neues Bankengesetz und solche Dinge, dann muss ein europäischer Konvent zusammengerufen werden. I w artykule 48 zapisano, że jeżeli w traktatach mają zostać wprowadzone jakieś ważne zmiany, wówczas, na przykład dotyczące nowej ustawy bankowej, wówczas należy zwołać konwent europejski. Die Politiker tun so, als ob es diesen Artikel nicht gibt. Also man bewegt sich im Moment mit dem ESM-Vertrag und dem Fiskalpakt und vielem, bewegt man sich im Prinzip außerhalb der europäischen Verträge. I politycy tak naprawdę zachowują się tak, że jakby nie było tego artykułu. To znaczy na przykład wprowadzając pakt fiskalny, działają jakby poza tym artykułem, nie biorąc go pod uwagę. Und das ist eben das nächste große Projekt, was wir im Moment versuchen mit vielen Freunden aus Schweden, aus Dänemark, aus Bulgarien, da haben wir sehr viele, ich hoffe jetzt auch in Polen, dass wir das angehen und sagen, liebe Politiker, wir möchten gerne, dass ihr euch an die europäischen Verträge haltet, dass wir lang und ausführlich über ein neues europäisches Wirtschaftsregierungsstatut, über eine neue Wirtschaftsverfassung diskutieren und dass dann auch an einem Tag in ganz Europa abgestimmt wird. I obecnie chcemy wprowadzić taki nowy duży projekt, pracujemy z naszymi przyjaciółmi, między innymi ze Szwecji, Danii, Bułgarii. Mam nadzieję, że również dołączą do nas przyjaciele z Polski. Pracujemy nad takim projektem, aby powiedzieć politykom, drodzy politycy, prosimy, abyście trzymali się traktatów, na przykład wprowadzając nową konstytucję gospodarczą i abyśmy wszyscy w jednym dniu decydowali o danej inicjatywie w Europie. Aber das ist eben unser ganz großes Projekt. Vielleicht jetzt noch mal zum Abschluss und dann können wir vielleicht noch ein bisschen Fragen stellen. Am Anfang, wie gesagt, der Demokratiefrage steht für mich persönlich immer die Freiheitsfrage. Ale to jest dosyć duży projekt, możemy o tym również porozmawiać na koniec, gdy będziemy mieli czas na pytania. Ja natomiast chcę wrócić do tego, że dla mnie u podstaw demokracji zawsze leży kwestia wolności. Und natürlich in der jetzt nun fast überall herrschenden westlichen Konsumgesellschaft missinterpretiert man oft die sozusagen Konsumfreiheit mit der tatsächlichen, mit der demokratischen Freiheit. I trzeba sobie powiedzieć, że dziś na Zachodzie w społeczeństwie konsumenckim myli się wolność konsumencką z wolnością demokratyczną. Und natürlich niemand weiß genau, wie diese Selbstregierung optimal funktioniert. Und das finde ich eben gerade das Schöne, wenn wir in Europa gerade sozusagen über die Grenzen hinweg, über das optimale oder immer ein immer verbesserteres, ein besseres Demokratiesystem miteinander diskutieren und voneinander lernen können. Oczywiście tak naprawdę nikt nie wie, jak powinien funkcjonować taki idealny system samorządności, dlatego ważne jest, abyśmy w Europie rozmawiali o tym, jak wprowadzać coraz lepszy system demokracji bezpośredniej.
Soweit erstmal. Und dann kann man Fragen stellen. Tyle z mojej strony, pytania. Ja mam pytanie z doświadczenia Daniela. Jakie najbardziej były skuteczne działania propagujące tę demokrację bezpośrednią na początku ich działalności? Also eine Frage von Ihrer Erfahrung. Welche Aktionen, welche Tätigkeiten am Anfang von mehr Demokratie waren am besten für den Verein? Also das habe ich ja gesagt, am besten war es für uns immer, wenn es schon Ansatzpunkte gab für direkte Demokratie. Vielleicht nochmal das Beispiel von Thüringen. In Thüringen war leider, wurde von Nordrhein-Westfalen beraten, die Verfassungsgegebung. Und das war ziemlich peinlich für mich, weil ich aus Nordrhein-Westfalen kam. Und die hatten extrem hohe Hürden, Unterschriftenhürden. Und dann haben wir einen gesellschaftlichen Konsens geschaffen. Wie gesagt, da waren wirklich Kirchen, da waren wirklich alle dabei und haben gesagt, einmal müssen wir noch über diese Hürde drüber gehen und dann mit der direkten Demokratie die direkte Demokratie verbessern. Und das hatten die Leute immer fasziniert, das fanden die toll, da haben sehr, sehr viele mitgemacht. Also das war motivierend für Sie? Das war motivierend. Man weiß natürlich, man kann Unterschriften sammeln, man weiß, es gibt ein Deadline, das ist für Aktionen immer wichtig, dass man weiß, an dem und dem Datum, entweder haben wir da gewonnen oder wir haben verloren. Ja. Da kann man nicht mal Ausreden haben, ja, jetzt bleibe ich zu Hause und ist ja eine schöne Diskussion und ja, lalala, sondern man muss ja mitmachen. Bardzo ważne było dla nas posiadanie takiego punktu odniesienia. I tutaj, przepraszam, podam przykład Turyngii. W Turyngii było tak, że istniały bardzo duże przeszkody w postaci liczby głosów. Było bardzo trudno cokolwiek wprowadzić i tak naprawdę to motywowało ludzi. Ważne jest to, aby zawsze mieć jakiś termin, żeby nie było tak, że siedzimy sobie w domu, dyskutujemy o jakichś sprawach czysto teoretycznie i tak naprawdę nic nie robimy. Ważne jest to, aby wiedzieć, że na przykład mamy jakiś termin, kiedy mamy zebrać tyle i tyle głosów i albo nam się udało, albo nam się nie udało. Und dann vielleicht auch, was wirklich eine wunderbare Sache ist an dieser Arbeit, und deswegen mache ich das fanatisch gern wirklich, man muss nicht über die einzelnen politischen Themen sprechen, man muss nicht darüber reden, ob man für Kernkraftwerke ist oder gegen Kernkraftwerke, ob man Sozialist ist oder eher Marktradikaler und so weiter, sondern man kann wirklich über die Demokratie reden. Und das fasziniert die Leute. Am Anfang denken man, das ist vielleicht zu langweilig für die Leute, aber es ist wirklich so, es gelingt uns immer wieder, dass man sich sozusagen da treffen kann, sozusagen. Ja jestem prawdziwym fanatykiem, muszę powiedzieć, takiego działania, takich inicjatyw. To znaczy nie chodzi o to, aby rozmawiać o jakimś jednym temacie, czy jesteśmy za energią jądrową, czy przeciwko, czy jesteśmy socjalistami, czy jesteśmy za rynkiem jako... Czy jesteśmy kapitalistami. I tak to bardzo ludzi fascynuje. Właśnie nie te rozmowy szczegółowe, ale rozmowa o demokracji. I wydawałoby się, że to może być dla kogoś nudne, ale tak naprawdę jest wręcz przeciwnie. Ale chciałbym podzielić się pewnym spostrzeżeniem, myślę, że nie tylko moim. Proszę Państwa, wiadomo, że w Polsce duże pieniądze, kapitał powstał na pograniczu polityki. Wiadomo jest, że jest wiele organizacji, które mówią, że są organizacjami społecznymi, które są sponsorowane i powstają po to, żeby wspierać jakieś takie czy inne ugrupowania polityczne i które im po prostu służą i one dostają najwięcej pieniędzy. Ja, jeżeli Państwo pozwolicie mi w trzech słowach, bo nie chcę się zbyt długo rozwodzić, pozwolę sobie opowiedzieć, kiedy mnie jako szefa jednej z organizacji szukał jakiś Ukrainiec, który taką samą organizację na Ukrainie tworzył, tam był na jakiejś konferencji w Polsce, przyprowadził go do jakiejś knajpy facet, który inny, który był na tej konferencji, o tym innym facecie. Ten inny facet był szefem jakiejś potężnej polskiej organizacji, która zajmuje się, proszę Państwa, wysyłaniem dzieci na wakacje. Dostawał dotacje i z Unii Europejskiej, i od rządu, i od samorządu. Zatrudniał własną teściową, szwagra i bratanka. Nikt o tej organizacji nie słyszał, ale przerabiał miliony, miliony, miliony złotych. On był potężna organizacja. My nie dostajemy od nikogo ani grosza. Pieniądze, jeżeli idzie o pomoc, bardzo często ze świata, z zewnątrz,
jeżeli chodzi o pomoc dla rzeczywistych organizacji, są przejmowane przez szmatławe organizacje, które zajmują się po prostu przerabianiem ich na prywatne pieniądze. Ja myślę, że to, na co się trzeba patrzeć, to niestety także na przypływ pieniędzy na organizacje społeczne ze świata. Tym chciałem się podzielić. Dziękuję bardzo. Ja, da hat er natürlich recht. Der Verein Mehr Demokratie hat inzwischen fast 7000 Mitglieder. Diese 7000 Mitglieder zahlen zwischen 60 und 100 Euro im Schnitt. Also ich glaube, das liegt bei 73 oder 74 Euro liegt der Schnitt der Spenden. Und dann haben wir nochmal ungefähr das Doppelte von so Kleinspenden, große Kampagnen. Wir haben einige Großspender. Die größte Spende, die wir bekommen haben, war mal von einer Lady aus Belgien, die hat uns 500.000 gespendet, weil ihr Vater ihr gesagt hat, sie ist eine sehr reiche Frau, Europa ist das Wichtigste. Und mit diesen 500.000 haben wir übrigens die Kampagne für die Einführung der Europäischen Bürgerinitiative gemacht. Und die 500.000, da waren immer noch 200.000 übrig, als wir die Europäische Bürgerinitiative eingeführt hatten. Denn wir haben im Prinzip Praktikanten finanziert, die sind nach Brüssel gefahren, haben Unterschriften gesammelt. Also man kann, das ist auch das Schöne, weil man kann bei diesem Demokratiethema wirklich mit dem kleinen Geld der kleinen Leute, ich weiß, in Deutschland ist natürlich das Durchschnittseinkommen etwas mehr und die Leute können etwas leichter 60, 80 Euro spenden, aber da kann man wirklich was machen. Aber so ist halt unsere Situation, vielleicht für ihn ganz interessant. Zgadzam się, że tak też jest. Natomiast muszę powiedzieć, że my jako Stowarzyszenie Mea Demokratii mamy 7 tysięcy członków i datki na poziomie średnio 60 do 100 euro oraz dwa razy tyle tak zwanych małych datków na naszą organizację. Największa dotacja, największa pomoc finansowa, jaką otrzymaliśmy do tej pory, pochodziła od prywatnego donatora, od pani z Belgii, która była bardzo bogatą kobietą, dała nam 500 tysięcy euro na naszą działalność i dzięki temu mogliśmy wprowadzić Europejską Inicjatywę Obywatelską i dzięki temu zapłaciliśmy między innymi praktykantom, którzy pojechali do Brukseli zbierać podpisy i jeszcze z tego zostało nam 200 tysięcy euro. I muszę powiedzieć, że tak naprawdę działalność naszego stowarzyszenia, w ogóle stowarzyszeń, może opierać się na małych datkach od zwykłych ludzi. I wiem, co prawda, że w Niemczech zarobki są wyższe i że 60 czy 100 euro to dla obywatela Niemiec inna kwota niż dla kogoś w Polsce. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko dzięki tym małym, drobnym, licznym datkom można wiele zyskać. Ich zum Beispiel selber mache, arbeite ehrenamtlich für die Sache. Also ich verdiene mein Geld woanders und meine gesamte Familie muss Mitglied sein. Keiner traut sich Nein zu sagen und die müssen alle ihre 80, 100 Euro abgeben im Monat. 80, 100? Also 80 bis 100 Euro. Ja na przykład pracuję dla stowarzyszenia nieodpłatnie i cała moja rodzina również musi miesięcznie dawać 80 do 100 euro. Nikt nie waży się powiedzieć mi nie. Also ich glaube nicht, dass man so leicht als Demokratierevolutionär in Deutschland ein Millionär werden könnte. Dlatego muszę powiedzieć, że w Niemczech trudno byłoby jako członek stowarzyszenia zostać milionerem. Chciałem tylko powiedzieć, że na samym początku pan powiedział taką rzecz, że bez Polski nie można by rozmawiać o demokracji, bo pani powiedziała, że nie powinna się odbywać bez Polski, a pan powiedział, że bez Polski nie odbywałaby się rozmowa o demokracji, bo sam pochodzi z DDR-u. Aha. Jakby Solidarność wpłynęła na to, że DDR mógł też się uwolnić. To było bardzo ważne. Ja to zrozumiałam, ale może państwo nie zrozumieli, bo może źle to przekazałam, to przepraszam. Nie wiem, jak reszta. Moje pytanie jest następujące, bo u nas współrządzenie obywateli w państwie zostało dość mocno wypaczone przez okres komunizmu. I w tej chwili w mediach, ale głównie też przez takie seriale jak Alternatywy 4 i wiele innych produkcji z lat 80. to współrządzenie zostało jakby bardzo skarykaturyzowane. Na tyle, że ludzie jak w tej chwili myślą o współrządzeniu, o udziale we władzy, o rozmawianiu o inflacji i tak dalej, to dla nich się to bardzo często wydaje taką iluzją,
i czymś takim zupełnie nierealnym i takim fantazyjnym. Że po prostu że wolny rynek, wolność to polega na tym, żeby zarabiać, a nie współrządzić. Teraz mam pytanie w związku z tym, że pan pochodzi właśnie z terenu postkomunistycznego. Jak udało, czy jakie są pana doświadczenia w... Nie, pan nie pochodzi. A skąd? Z Bonn. To nie jest, to w takim razie jak w DDR-ze udało się przekonać ludzi do właśnie udziału w demokracji, a nie tylko w zarabianiu, jak to u nas w Polsce jest? Also man muss sagen, in den neuen Bundesländern gab es, wie ich Ihnen schon gesagt habe, ziemlich gute Regelungen, relativ schnell, aber die Leute haben es tatsächlich nicht angewandt. Das stimmt schon, das war ein Phänomen. Aber man muss auch sagen, nur wenn die Hürden sehr niedrig sind, kann auch ein normaler Mensch wirklich Bürgerentscheide durchführen. Zum Beispiel in Thüringen haben wir jetzt nochmal eine Reform gehabt, haben nochmal niedrigere Unterschriftenhürden eingeführt. Und jetzt auf einmal fangen die Leute an, mitzumachen. Und ich finde das auch eine tolle Entwicklung eigentlich in Deutschland. Es fängt eigentlich vor Ort an und es ist natürlich nicht egal für die Leute, ob ein Schwimmbad schließt. Ich habe das am Ende hier ein schönes Beispiel. Müssen wir mal schnell durchgehen. Ah, da komme ich nicht durch, zu langer Vortrag. Aber kann man hier irgendwie ans Ende gehen? Aber es gibt eben wunderbare Beispiele, wo es die Leute, wo die Leute das einfach interessiert, wenn zum Beispiel in einer kleinen Gemeinde das Freibad geschlossen wird. Dann sind die Leute einfach verzweifelt und sagen, wir hatten doch immer dieses schöne Freibad, warum kann das nicht erhalten bleiben? Und dann hat der Bürgermeister jetzt hier von diesem schönen Beispiel gesagt, ja, weil wir das Geld nicht haben. Und dann haben die Bürger gesagt, haben einen Bürgerentscheid gemacht und haben dann das Geld zusammengeworfen und das ist inzwischen das sogenannte Bürgerbad, ist inzwischen weltberühmt oder die Denkens. Und die Leute machen einfach mit und sind begeistert und dann hat man auf einmal Demokratie verstanden. Prawdą jest, że tak jak już mówiłam, w 9 landach było tak, że były bardzo dobre regulacje, ale to nie działało. Natomiast tak jak w przypadku Turyngii, teraz mamy znowu reformę, która wprowadza niższe limity dla liczby podpisów i dopiero wtedy, gdy te limity, te przeszkody są mniejsze, można zaangażować ludzi tak, aby było więcej takich inicjatyw. I dopiero teraz w Turyngii ludzie widzą, że mogą faktycznie coś zrobić i im łatwiej jest przeforsować jakąś inicjatywę, tym bardziej ludzie angażują się i tak było na przykład w przypadku tej pływalni czy tego kąpieliska na otwartym powietrzu. Burmistrz powiedział, że nie ma pieniędzy na tego typu rozrywkę, więc zamykamy ten basen i wówczas ludzie zaczęli reagować, ponieważ bardzo lubili ten basen i dopiero dzięki ich inicjatywie udało się zapobiec zamknięciu basenu i dzięki temu tak naprawdę rozumie się demokrację, jeżeli coś rzeczywiście działa, co wprowadzają obywatele. Und deswegen glaube ich auch für Polen, wir bräuchten hier viel, noch viel stärkere Regeln für die Gemeindeebene, weil in der Gemeinde fängt wirklich die direkte Demokratie und die Bürgerbeteiligung an. Dlatego sądzę, że dla Polski tak naprawdę ważne byłoby usprawnienie systemu na poziomie gminy, bo demokracja bezpośrednia tak naprawdę rozgrywa się na poziomie gminy. Und ich bedanke mich jetzt sehr, dass Sie so schön zugehört haben und ich bedanke mich sehr bei meiner lieben Übersetzerin. Dziękuję, że Państwo tak uważnie słuchali. Dziękuję tłumaczowi.